Zapraszamy Państwa na krótki spacer z historią Żurawiny, która ma ciekawą i bardzo bogatą historię. Jej początki sięgają XII wieku, kiedy to pierwszy raz wspomniano o wsi leżącej nad brzegiem rzeki Żurawki w oficjalnym dokumencie papieskim z 1155 roku, oddając ją w zarząd jako uposażenie biskupowi wrocławskiemu. Na przestrzeni wieków Żurawina wielokrotnie zmieniała właścicieli. Podobnie było z nazwą miejscowości. Przykładem niech będzie to, że w ciągu ponad 800 lat swojego istnienia kilkanaście razy przechodziła z rąk do rąk. W 1275 roku śląski władca Henryk IV Probus podarował wieś swoim wiernym poddanym, Heiboldowi i Friedrichowi z Jawora, którzy wykorzystując ukształtowanie terenu zbudowali obronny dwór, tak zwany Wasserburg, ze zwodzonym mostem oraz prawdopodobnie postawili pierwszy kościół. Do XIV wieku Żurawina szybko się rozwijała, stając się przykładem sprawnego zarządzania włościami. Niestety, podczas wojen husyckich została całkowicie zniszczona. Mieszkający tutaj ludzie stali się ofiarami grabieży i mordów. Husyci, nie mając wystarczającej siły militarnej, aby zdobyć niedaleki Wrocław, bezlitośnie łupili i palili mniejsze miejscowości. Pod koniec XV wieku Żurawina stała się własnością rodziny von Prockendorf. Niedługo potem, gdy na Śląsku zaczęły powstawać pierwsze kościoły protestanckie, stała się przedmiotem sporu członków rodu, którzy w części przeszli na nowe wyznanie. Skutkiem tego konfliktu wieś była w zasadzie protestancka, a katolicy musieli jeździć na swoje nabożeństwa do Ołtaszyna. Pamiątką z tamtego okresu jest płyta nagrobna Hieronima von Prockendorf. W 1584 roku Żurawinę kupił Szymon Haniwald, zasłużony dla Wrocławia urzędnik książąt i biskupów. Jego syn Andreas był radcą na dworze cesarza Rudolfa II Habsburga, który w uznaniu zasług i starań Haniwalda przyznał Żurawinie w 1608 roku prawa miejskie. Najprawdopodobniej herbem miasta miał być rodowy herb Haniwaldów, który do dzisiaj znajduje się na balustradzie ambony w tutejszym kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej. Dosyć tajemniczą sprawą jest jednak to, dlaczego nigdy nie wprowadzono otrzymanych przywilejów w życie. Najcenniejszym zabytkiem Żurawiny jest kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Obecny manierystyczny kształt kościoła pochodzi z początku XVII wieku, chociaż pierwotnie była to świątynia gotycka o charakterze obronnym, zbudowana w połowie XIV wieku. Kościół otoczono fortyfikacjami w stylu holenderskim, które nienaruszone dotrwały do naszych czasów. Przy drzwiach świątyni zachował się ciekawy szczegół. Otóż po obu stronach wejścia znajdują się zachowane do dziś żelazne obręcze, w które zakuwano tych, którzy nie stosowali się do miejscowych praw. Wystawiano ich na widok publiczny i w ten sposób informowano ludność o występkach oraz pokazywano, że kara za łamanie prawa jest sroga. W późniejszych wiekach Żurawina należała do rodziny von Röder, a po śmierci ostatniego z nich przeszła na własność Hohenzollernów. Ważnym okresem w historii wsi było uruchomienie w 1871 roku linii kolejowej łączącej Kłodzko z Wrocławiem. To w znacznym stopniu wpłynęło na zmianę charakteru Żurawiny, bowiem zaczęto ją traktować jako miejsce budowania rezydencji zamożnych przedsiębiorców z Wrocławia. Hohenzollernowie zarządzali tutejszymi majątkami aż do 1945 roku, kiedy na skutek zmian geopolitycznych związanych z zakończeniem II wojny światowej Niemcy zostali wysiedleni, a sprowadzeni z Kresów Wschodnich Polacy musieli znaleźć tutaj swój nowy dom. Większość z nich pochodziła z okolic Ludwipola na Wołyniu. W tamtym okresie wieś nosiła nazwę Rodbach. Przybyli w 1946 roku polscy osadnicy nazwali miejscowość Wilkowice, jednak po kilku latach sięgnięto do starych kronik i przywrócono pierwotną nazwę – Żurawina. Na uwagę zasługuje również niezwykle ciekawy cmentarz parafialny. Jest tutaj specjalna kwatera żołnierzy niemieckich, którzy polegli na frontach I wojny światowej, a urodzili się w tych okolicach. Nazwiska, imiona, daty śmierci.
Jest również mogiła jeńców wojennych, którzy zmarli podczas niewolniczej pracy w okolicznych folwarkach. Żurawina to miejscowość, w której ślady dawnych pokoleń i minionych wieków przeplatają się z życiem obecnym. 800 lat istnienia zobowiązuje nas do dbania o przyszłość.